Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO szacuje, że na świecie rocznie marnuje się około 1/3 produkowanej żywności. Straty to około 1 300 000 000 ton żywności nadającej się do spożycia. W Polsce rocznie marnujemy około 5 000 000 ton żywności i co jest istotne, najwięcej marnują konsumenci, aż 60%, czyli blisko 3 000 000 ton jedzenia wyrzucamy do śmietnika. Świat marnuje 30% wyprodukowanej żywności. Polska niestety też nie jest wyjątkiem i w Polsce marnuje się około 5 000 000 ton żywności. Okres pandemii oczywiście sprzyjał marnowaniu żywności, bo większa była chęć do tworzenia zapasów. Niekoniecznie skonsumowana żywność później zostawała wyrzucana, ale i w ostatnich latach generalnie obserwuje się znaczący stopień marnowania żywności. Myślę, że dyskusja o bezpieczeństwie żywnościowym w kontekście wojny w Ukrainie może powodować też i refleksję na ten temat, żeby jednak robić odpowiedzialnie zakupy, odpowiednio przechowywać, a nawet jeśli zrobimy coś nieopatrznie, większe zakupy, to podzielić się może tą żywnością z innymi. Aby uzmysłowić sobie skalę problemu, warto wiedzieć, że w każdej sekundzie w Polsce do kosza trafia ilość żywności o równowartości 184 bochenków chleba. Pieczywo należy zresztą do najczęściej wyrzucanych produktów. Tym bardziej zaskakuje fakt, że cały czas mówimy o naszym wielkim szacunku dla chleba. Przyczyny są bardzo różne, ale jeśli skupimy się na tym ostatnim ogniwie, czyli gospodarstwach domowych, to marnujemy żywność, my konsumenci, przede wszystkim dlatego, że się przeterminowuje, kupujemy jej za dużo, czy też za dużo przygotowujemy w domu. I stąd takie marnotrawstwo. Takie okresy to na przykład przed świętami, prawda, czy jakieś inne, jakieś długie weekendy tak zwane, ale generalnie to są takie nasze nawyki codzienne, że po prostu za dużo kupujemy pieczywa, warzyw, owoców, czyli te produkty, które bardzo szybko tracą świeżość, no, a chcemy oczywiście spożywać świeże, ładnie wyglądające i stąd no, nie zawsze pamiętamy, czy mamy czas, żeby przygotować z tych właśnie produktów, które już traciły świeżość, jakieś inne potrawy na przykład, prawda? I często wyrzucamy do kosza. A jak wygląda skala marnowania żywności w Polsce? Oczywiście sami konsumenci marnują aż 60%. Około 15% wyrzuca się w branży przetwórczej i rolniczej. Natomiast najmniej w gastronomii i transporcie. Dlaczego na przykład w restauracji tak mało jest marnowanej żywności? Im mniej wyrzucamy, tym bardziej poznaje się szefa kuchni, który tak naprawdę potrafi zagospodarować dużo towaru. Chociażby nawet najprostsze opierki z warzyw, które staramy się też również gotować buliony, sosy z tego wszystkiego, a nawet z ziemniaków, nawet z młodych ziemniaków ostatnio też przygotowaliśmy takie szybkie, proste chipsy, czyli wszystkie opierki, które mieliśmy, które teoretycznie wylądałyby w koszu, poczęstowaliśmy, zrobiliśmy w postaci chipsu i on świetnie się nadawał właśnie na wykończenie dania, czy po prostu jako zwykła przekąska tutaj mogła posłużyć na wieczorne kibicowanie chociażby. O ile w przypadku innych uczestników łańcucha żywnościowego możliwe jest ograniczenie marnowania żywności poprzez regulacje prawne, to w przypadku konsumentów jest to niemożliwe. A co na to sami konsumenci? Czy zdarza się panu marnować żywność? Żywność? No zdarza się. Zwłaszcza przy dzieciach. Czasem robimy 3 śniadania, z czego zje jedno, no a reszta do kosza zazwyczaj. A za dużo kupuje się też? No promocja? Myślę, że tak. Więcej niż się potrzebuje. Co robić, żeby tak nie robić? Organizować się lepiej. Z badań PROM wynika, że Polacy najczęściej wyrzucają wspomniane pieczywo, świeże owoce i warzywa. W dalszej kolejności wyrzucamy wędliny i napoje mleczne. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że na opakowaniach mamy 2 różne terminy, w zależności od tego, jaki to jest produkt. Jeśli to są produkty trwałe, to mamy daty minimalnej trwałości, czyli najlepiej spożyć przed. To jest taka dla nas informacja, że najlepiej spożyć przed, ale jeżeli spożyjemy trochę po tej dacie, to produkt jest bezpieczny, ale oczywiście wraz z upływem tej daty będzie tracił pewne już cechy sensoryczne, tak? Będzie się pogarszała jego jakość, ale jest dla nas bezpieczny. Natomiast jeśli spojrzymy na produkty nietrwałe, które trzeba przechowywać w warunkach chłodniczych, takie jak na przykład wędliny, mięso, produkty mleczarskie, to tam mamy informację, należy spożyć do. I to jest dla nas wyznacznik, że rzeczywiście po tej dacie nie należy spożywać tych produktów.
oczywiście trzeba ją właściwie przechowywać, wtedy będzie odpowiednia jakość zachowana, czyli po przyjściu do domu jak najszybciej postarajmy się rozpakować zakupy i te produkty, które mają być umieszczone w lodówce czy zamrażarce, to jak najszybciej powinny do niej trafić. Tak samo w sklepie, jeżeli robimy zakupy, to też takie produkty powinniśmy do koszyka wkładać na końcu naszych zakupów. Nie zawsze mamy tak ustawioną tą ścieżkę zakupową, prawda, w sklepie, ale pamiętajmy o tym, że właśnie takie produkty do koszyka wkładamy na końcu naszych zakupów, a po przyjściu do domu natychmiast rozpakowujemy i wkładamy do lodówki lub zamrażarki. Na szczęście nie wszyscy konsumenci marnują żywność. Są tacy, którzy z domowej spiżarni potrafią wykorzystać wszystkie zakupione produkty. Starej daty ludzie nie marnują żywności, to młodzi raczej teraz tak robią. A czemu pani tak mówi? Dlaczego starsi nie marnują, a młodzi marnują? Tak mi się wydaje, bo to dzisiaj wszystko można kupić gotowe, więc jak się nie spojrzy na datę, to wiadomo, że trzeba to wyrzucić, prawda? Nawet chleb mam czerstwy, to pokroję i robię grzanki i jem do zupy. Czyli nic się nie wyrzuca? Nie, naprawdę, bardzo uważam i nie. A czemu pani tak robi? To wszystko kosztuje, to jest pieniądz, dar Boży. Jak to można marnować? Nie wolno. Starsi mają też większy szacunek do jedzenia? Na pewno, na pewno. Wie pani, no ja jestem akurat już powojenna, także z tego, co mnie dziadki, ojcowie uczyli, to jednak był ten szacunek do chleba, do żywności w ogóle, prawda? No było trochę tych dzieci więcej, więc wiadomo, że to było zjadane, nie było wyrzucane. Mnie to się wydaje, że to w tych supermarketach jest za dużo tego wszystkiego, albo terminy są jakieś krótkie, albo nie wiem. Za dużo tego jest teraz. Ludziom jest teraz za dobrze. Aby ograniczyć marnotrawienie żywności, Ministerstwo Rolnictwa prowadzi kampanię adresowaną do konsumentów. Aby uświadomiać przede wszystkim konsumentów, to prowadzimy akcję, kampanię informacyjną w mediach i w telewizji o tym, żeby nie marnować żywności. Zachęcamy do tego, aby odpowiedzialnie kupować. Zachęcamy również do tego, aby tą żywnością się dzielić, żeby ją odpowiednio przechowywać. Ta medialna kampania, myślę, że powinna spełnić swoją rolę i podnosić świadomość przede wszystkim konsumentów. Prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kampania informacyjna Nie marnuj żywności, szkoda planety promuje zasadę 4P – planuj, przechowuj, przetwarzaj, podziel się. Przemek kontroluje też, co zjeść w pierwszej kolejności. A ty też sprawdzasz daty? Dla mnie to jest ważne, bo ja bym wyrzucała jedzenie, to sama bym się z tym źle czuła, więc dla mnie to jest ważne. Nie wiem, jak dla innych dzieci. Czego człowiek nauczy się w młodości, będzie to miało wpływ na całe jego życie. Na przykład biedni, którzy nie mają pieniędzy nawet na jedzenie, muszą cierpieć za to, że inni to wyrzucają. Lena Kwiecień mieszka z mamą, tatą i trójką rodzeństwa. W tym domu jedzenie się nie marnuje. Nie marnujemy żywności, bo jesteśmy dużą rodziną. Mamy czwórkę dzieci, jedzenie jest bardzo drogie, więc robimy tak, żeby to zminimalizować. Jeżeli na przykład jest sytuacja, że nie wiem, kiełbaska jest obeschnięta, czy pieczywo jest już niezbyt świeże i dzieci nie lubią takiego, to robimy tak, żeby to można było zjeść i nie wyrzucić. Więc jeżeli jest chleb, to na przykład chleb w jajku, nie jest to często, ale zdarza się, czy na przykład zapiekanki są z takiej kiełbaski, czy pieczarka jak jest, powiedzmy, taka gdzieś też obeschnięta, to też się z tego da zrobić, przetworzyć tak w posiłku takim gorącym, że da się to zjeść i nie wyrzucić. A jeżeli już są takie na przykład ziemniaczki z obiadu, to kotlet ziemniaczany, wszystko da się przetworzyć tak, że obiad jest kolejny, na kolejny dzień. Kupujemy po prostu tyle, ile nam potrzeba jest tego i zużywamy to w miarę rozsądnie. Żeby uniknąć wyrzucania takich rzeczy. Wszystko, co się da, to staramy się jakoś tam przerobić. Człowiek jak musi to zrobić, to dwa razy przemyśli, zanim coś cokolwiek wyrzuci. No i to, że mamy też zwierzęta, kury mamy, więc tutaj z pobliskiej restauracji dostajemy rzeczy, które się już nie przetwarza, czyli obierki ziemniaków, tak jak było widzieć, marchewkę, pietruszkę, to wszystko wykorzystujemy jeszcze raz, bo zwierzęta uwielbiają to. I wtedy my nie kupujemy żadnej paszy, minimalizujemy jakieś koszta, zaparzamy w ziemniakach, w tych obierkach pszenicę, więc ona pęcznieje, jest, kury lubią takie jedzenie. W tym domu sprawdza się tak zwane 4P. Planuj, przechowuj, przetwarzaj, podziel się.
Jeżeli ja nie zjem, to może zjeść sąsiad, przyjaciółka, tak? Mogę się podzielić. No my mamy cukinię, nie zjedliśmy, wiemy, że ktoś lubi, to dajemy komuś. Te winogrona, na przykład jabłka, które mamy, to też dostajemy od kogoś. Orzechy, no dzielimy się tym, co mamy. Na tym bazarku również nie marnuje się żywności. To, co pozostaje, trafia do potrzebujących. A może zamiast wyrzucać żywność, to lepiej zaplanować zakupy. Zaoszczędzimy na pewno czas, pieniądze, a produkty nie trafią do kosza. Starać się planować, właśnie taki bardzo fajny trend jest planowanie tego gotowania przez cały tydzień, czyli rozplanować sobie mniej więcej, jaki jest plan na to i na to zrobić sobie zakupy. Starać się, żeby zakupy robić przynajmniej raz w tygodniu. Wiemy, że jak idziemy do sklepów, no to sklepy nas kuszą tymi produktami. A może wezmę jeszcze to, a może wezmę jeszcze to, a nie pamiętam, czy to też było w domu, więc lista zakupowa no musi być, tak? I kupujmy to, co mamy na liście zakupowej, a niż potem nakładać wielkie torby, przynosimy i się okazało, że marchewki mieliśmy, ziemniak jeszcze pozostał, jakieś jeszcze inne produkty nabiałowe, chociażby czy wędliny, no jeszcze są i można byłoby zjeść, a my już kupiliśmy kolejne. Więc co z tamtymi robimy? Wyrzucamy, bo już twierdzimy, że to się nie nadaje, a powinniśmy to chociażby nawet przetworzyć w postaci jakiejś właśnie fajnej potrawy. Gdyby ludzie na świecie potrafili ograniczyć marnowanie żywności tylko o połowę, to w efekcie moglibyśmy wyżywić miliard ludzi na świecie. A jak to zrobić? Po pierwsze, właściwe planowanie i kupowanie takiej ilości jedzenia, jaką jesteśmy w stanie spożyć. Po drugie i trzecie, dbajmy o właściwe przechowywanie i przetwarzanie żywności. A po czwarte, jeśli mamy za dużo jedzenia w domu, to podzielmy się z innymi.